Witam wszystkich zadymiarzy, moi kochani, w dzisiejszym odcinku razem z moimi przyjaciółmi podejmiemy wyzwanie Retropolis i zawalczymy o nowy skin do 8-bitowca, który nazywa się V8 8-bitowiec. Jeżeli dawno nie logowałeś się do gierki, no to wbijaj mój drogi ziomeczku i weź udział w wyzwaniu, bo jest do zgarnięcia za darmo bardzo fajny skin. Dajcie znać w komentarzu, jaki udało wam się wynik wykręcić i czy udało wam się odblokować nowego darmowego skinka. Strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi, oczywiście strzelcie subika z dzwoneczkiem. A teraz standardowo, jak co odcinek, polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dzięki czemu wygrali kod PS o wartości Megaboxa. Dziękuję każdemu za wsparcie. Pamiętajcie, jak robicie jakieś zakupy, podsyłajcie mi krótkie filmiki na mój e-mail kotfarel@gmail.com, a być może ty w następnym odcinku wygrasz kod PSC o wartości Megaboxa. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Pędzel oraz Panda. Witam, witam państwa. Siema. Witam, witam. Siema. Dzisiaj sobie zagramy wyzwanie Retropolis. Mamy do przejścia raz, dwa, trzy, cztery, pięć etapów w różnych trybach. Tak wyglądają nasze postacie na pierwszy etap. I gramy na początku napad. Ja na nicie, Panda, Colt, Pędzel, Bull. Let's go! Jesteście gotowi na wielkie grzmoty? Tak. No jak? No i dobra, lecimy. Tu jest jeszcze Amber. Co tu Amber robi? Raz, dwa, nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam, nie trafiam. Czekaj, Frank, raz, dwa, trzy, cztery. Dostał, dostał, jeszcze jedna strzała, leży. Dobra, stunujemy tego Franka. A nie udało się, nie udało się. Aha, nie masz, a masz tam szybką. Nie no, ten Frank jest jakiś nienormalny, stary, to jest chyba bot jakiś. Szybki misiek nawala. Wygramy to, koniec. Nice! Łatwo, nice. Łatwo, łatwo, no. Pierwszy etap za nami, zobaczymy, czy teraz też takich nam dobierze bocików tak zwanych. El Primo. El Primo. Daj na Mikey Sandy, nie no, tutaj fajne teamy nam dobiera. No dobra, zobaczymy, jak im pójdzie tym razem. Znaczy, Dynamite możemy kontrolować na daleko. Nie, to Sandy tutaj jest po prostu. Właśnie nawet nie widzę, a tu jest Dynamite. Nie wiem, o co chodzi. Ale ci oponenci, stary, kompletnie nic nie robią. Czuję się, jakbym grał z bocikami, naprawdę. No, na razie cię tak jest sympatyczne. Jest takie oro, że koniec. Dobra, łap Sandy, lepiej tutaj, o. Nie, no no jazda, tam już jest oro, nie? Tam już jest koniec, to jest GG. No, no i ładnie. Kolejny dobra, etap przed nami, tym razem nagroda. Tak wygląda, moi kochani, mapa. I co? Mi się wydaje, że tutaj trzeba zagrać Piperkę może? No, Piperkę ja bym proponował Piper B, a ja wezmę Bell. No dobrze, jest El Primo, jest Bell i jest Piperka. Oni wzięli sobie do drużyny tanka, a my... Tak jest. Będziemy po prostu na dystans grali, tak jest. No, no i pierwszy leży. Uważać tutaj na leży! Cały kontrujące. Leży! O, ładnie, ładnie, ładnie. Gadżet! Będzie leżał, leży, śpi. Ładnie, dobra. Ładnie, ładnie leży. Leży kolejna. Cofnij się trochę. Cofam, 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 tak. Cofam, idę. Ja jestem już wycofany, bardzo daleko. Pach, 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 leży. No chłop, co na mnie skacze. Zwolniłem go, już porobione. To nie dobra, był to zaplanowane. Dobra, nice. Uwaga, bo skacze chyba. Skacze, skacze. I jest dojeżdżany. Dobra. Łatwo. Tyk. Beautiful. W takim razie ja pozostaję przy B. Gramy knockout. Let's go. Dobra, ja sobie stałem tu gadżet, więc jak Edgar na mnie skoczy, to zostanie spowolniony. Pamiętasz, że mają Rose'a, nie? Przerzuciłem im tamte ataki. Dobra, 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 bym padł, ładnie. Porobieni, cofam się, bo potrzebuję życia. Jak Edgar skoczy, to myślę, że... Trzeba się trzymać w miarę blisko, to nam nic nie zrobią we dwójkę. Dobra, lecimy go z dwóch Rose'a, stron. Rose'a, Rose'a. Dawaj, 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 do końca. No, porobił mnie frajer. Dobra. Rose'a walimy, GG. Walimy Rose'a, czy spokojnie? A ją ultnę, gadżet i wtedy ją wyjaśnimy. No. Jeszcze teraz, nie, teraz w nią możecie. No, teraz. Nice. No i pięknie. Kolejna runda, tak. Żeby się nie wyrżnąć, tylko będzie git. Tego broka trzeba wyeliminować, najlepiej na początku. Tak, próbował, próbował. Dobra. Ale ten Edgar już atakuje, puszy. Dobra, leży, leży, chyba na dziecię. Uwaga, brok, uwaga, brok. Leży! Dobra. Ładnie, dobra, to Rose sama została. Lecisz z nią. Do końca. Pięknie. Pięknie. Beautiful. Etap czwarty to gorąca strefa. Ja gram Jesse, Pędzel, Ems, Panda, Sandy. Let's go. Oho, tik. I jeszcze ból, ciekawie. No, kurczę, nie wiem, to on stanęli, chyba tędy pójdę. No dobra, zobaczymy. Trzeba jak najszybciej ja ultę nabić. I moim dokąd teleportuje? Jak najczęściej być w tym buchu, nie? Oni będą teraz dostawali damage, a my możemy wkroczyć właśnie na strefę i przejąć. Dobra. Tik. W tej strefie jak możecie, tick plecy, bo tick ja próbuję ich jakby odgonić, a... Dobra, dobra tik leży, Jesse. Nie dostała. Oj, kurde, pomoc. Nie, nie mogę trafić, bo są jakieś na środku głupie przeszkody. 8%,
7. 3, 2, 1, mamy. Nice, nice. Wow, to było ciężkie. Ciężko mi się gra Jessie. To może spróbuj nitą. Nitką? Dobra, może nitka faktycznie będzie lepsza. Tara, niedobrze. Niedobrze, no, faktycznie. Będzie nas puszowała wszystkich naraz. I plecy na tarze robię, jak szef. Dobra, okay. Leży M. W sumie ja kontruję Tarę, bo ona ma te duszki, a ja tu stoję powoli. Okej, okej. MCH, MCH. Próbuję zajść jakoś. Dobra, dostali ładnie teraz. Ładnie. M leży, no, M leży, leży. Bo też leży. Nie ma ich już. Stójcie na Tara. Środku. Tarka, wiertarka! 98 HP! Dobra. Stójcie na środku, ja będę próbował od razu jak wyjdą. Dobra, udało mi się spuszować, ja cały czas trzymam strefę. 1000 HP bo jak. Zabijam. Dobra, rzucam wam ulcika, żebyście mieli łatwiej się ukryć. Nie, no to tutaj akurat o wiele lepiej nam już idzie. Ta, Nita była lepszym wyborem jednak. No, Nita ładnie tutaj tym miśkiem też może puszować. Bomba, 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 bomba. Leży, no, leży. 3, jest, 140 HP dalej. Masz lecz, dobra, nice. Nice. Pięknie. Moi kochani, został nam ostatni etap przed odblokowaniem zarąbistego 8-bitowca, V8-bitowca. Gramy zbiórę klientów, tak wygląda mapa, nazywa się Przekucie. Ja gram Ashem, o dziwo, Panda Rico i Penny Pędzel. Let's go, zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że Ash będzie dobrym wyborem. Penny Pędzel? Dynamike, Daryl. Dobra, będę Daryla pokusował. No, Daryl tutaj... Ja nabijam akurat tylko ulta i wjeżdżamy i tam ostrzałem artyleryjskim. Słabe ich ogniwo będzie tak ten Daryl. Jest. Na daj na prawo. Iść, bo nas będzie puszować. Ja właśnie go tu walę. Dobra, ładnie, ładnie. Ja im tam odbijam te kulki. Dobra. Tara leży. Okej. Okay. Ugrałem innymi postaciami i strasznie wolno mi się gra Ashem. Dobra, dobra. Walisz go na łeb. Pokonuję? Zabity. Dobra, ładnie, ładnie. Jestem. Uwaga, środek. Leży, Dynamite. Piękny dobra ult ze strony Pandy. Biorę tego gema. Dwa gemy. Siedem już mamy, nice. Ktoś tu jest w tym szaku, czy nie? Nie ma. Tak, Daryl. O kurde, on mi dojechał schowany. Dawaj go, cofnij tylko z tymi gałami. Nie padnij. Spali się. Dobrze. Mam to, padam, Dynamike! Dobra, to został ode mnie. Okej, okay. Czyli że ja już wchodzę Pędzel, na środek ty bardziej. Uważaj z tymi gałami. Objęło 6, o kurde. Dobra, Tarę. Tarę, nawal ją. Dostała. Szczury ją zjedzą? Nie zjadły, zjadły. Dobra, nice. Dawajcie raz, dwa. Moje gemy, goście, co ty gadasz? Uważaj, dobra, została Tara. Dobra, pięknie. I ten jeszcze Mortar piękny. Nie, trzymaj no, pędzel nie, kolejnego nie, Mortara, on tu się przejdzie. Chodź do nas tu, do krzaczku. O kurde. Gdzie dobra, tu dobra, idziesz, kolego? Gdzie, goście? Nie, jak no, my pięknie. Kung Fu Ninja, ha! Nie wiem, czy brać Asha na kolejną rundę, ale dobra, gramy. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Ciężko się dziw gra strasznie. Kurczę, Tarka ciekawe się zapowiada, ale tego Spike'a będę kontrolował bardzo ładnie. Tak, ja pójdę na prawo. A dobra. Okej, ten Spike mocno bije. Teraz idealna okazja, ale ucik tam wjechał w nich. Już mam kolejnego. Dobra, ja spróbuję nabić sobie ulta. Leży, trzy gemy. Wie... Aka, jej. Nie, aż się jednak nie nadaje na tą mapę. Dwa, jeden... No 128 HP! Moi kochani, ostatnia próba przed nami. I lecę Amber. Dwa pierwsze plany spaliły na panewce, teraz trzeba zagrać. Ja środek, mi zostawcie środek. Ostatecznie combo. No, na razie to powiem, że na pewno lepiej nam idzie na początku niż przed chwilą. Dobra, Spike leży. Leży. Dobra, leży Tarka. Ja mam miśka jak coś. Spike tu był. Dobrze, cofnij. Dobrze, dobra, padłem, bo weź sobie gema. Jednego, drugiego, dobra, weź sobie, dobra. Wszystko ty zebrałeś, super. Na środek rzucę ulta. Ja Tarę wyjaśniam. Dobra, ładnie, ma ulta, no, więc uważajcie. Uważaj, bo Tara ma ulta. Dobrze. Jeszcze kolejnego dokładam, jeszcze dwa. Okej, okay, weź go pędzel, cofnij się. Za bardzo, bo cię Tara przyciągnie, ty nie idź pędzel, ta. Jak coś to nie. Już się przyciąga. Dobra, zmarnowała. Cofnij się, dobra. Jeden gem, to wiecie, na spokojnie. Dobra, ładnie tam wleciałeś. Mi się goni. Uważaj. Zginąłem. No i no mają wszystko. Lecę. Oni nie zdążą. Strzał się odbijam. Lepcie ich tam. Pada! Dobrze. Podnosz wszystko! Cofajcie! Cofam. Jeden brakuje, bierz jeden ze środka i wal od razu za bazę. Mam 11. Dobra, nie mają tyle. Broń ciebie tylko. Damy radę, no spokojnie. Dobra, nie ma opcji, żeby przeszli. Dokąd panowie, dokąd? Dobra. Palicie się! Ale wierzam, jeszcze w nara! Robimy rekord, 18.
bardzo. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Moje kochani, udało się! Z ostatnią szansą. No, był dreszczyk emocji, nie powiem, że nie. Gratulacje, wygrywasz wyzwanie. Pięknie. Odbieramy. I nowe przebranie V8 bitowiec. Piękny. I zobaczcie, ile odznak jeszcze otrzymaliśmy. Kozacko. Jest to mój czwarty skin do 8-bitowca, nie licząc podstawowego. Wybieramy i proszę państwa, jaki piękny składzik. Najlepsze jest to paliwo z tyłu, to prawda. Panda no. Ma 18 centów, ja już 27, a ty masz 36, wow. Ciekawe, kiedy zamyka się licznik. Także moi kochani, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że tak, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do pandy. Wszystkie linki macie w opisie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!